Siemaneczko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Plague Inc. Evolved, w której dzisiaj pokażę wam, jak należy grać bakterią. W tej małej serii pokażę wam także, jak należy grać w zasadzie każdym typem zarazy w tej grze. Jest ich tutaj trochę. W zasadzie wszystkie mamy zrobione na maksymalnym poziomie trudności, poza małpią grypą, która jest praktycznie niemożliwa do zrobienia na mega brutalu. Trzeba się naprawdę nieźle wysilić, ale my dzisiaj nie o małpiej grypie, tylko o bakterii. Mam tutaj w zasadzie już wszystko podblokowywane, gdyż mamy grubo ponad 500 godzin w tej grze już rozegrane. Doświadczenie mam, więc będziemy grali na normalnym poziomie trudności. Nazwiemy chorobę właśnie w ten sposób i zaczynamy w Arabii Saudyjskiej, gdyż to jest najlepsze miejsce do startu naszej bakterii, w zasadzie każdej choroby w tej grze poza nanowirusem, ale tutaj do nanowirusa to dojdziemy za parę odcinków. Specjalnie zrobię wam playlistę do serii, kurde, nie wiem jak ona się jeszcze będzie nazywać. Ale dobra, to nie jest ważne. Tak naprawdę wciskam Q, przenoszenie i co my tu potrzebujemy? Powietrze 1, woda 1, powietrze 2, woda 2 i hiperaerozol. I to wystarczy, żeby rozprzestrzenić naszą bakterię na cały świat, gdyż to jest gra, w której zarażamy cały świat, a potem musimy ten świat najnormalniej w świecie zabić. No, i powiedziałem to w takim fajnym głosem, więc bierzemy najpierw powietrze, tutaj już widzicie powietrze 2, daje organizmowi zdolność przetwarzania będąc zawieszonym w powietrzu przez długi czas. Zwiększa zaraźliwość, szczególnie w suchym środowisku i transporcie lotniczym. To właśnie dlatego zaczęliśmy w Arabii Saudyjskiej, gdyż tutaj nasza choroba rozwinie się w bardzo szybkim tempie i bardzo szybko dostaniemy się w zasadzie wszędzie. Bo Arabia Saudyjska ma połączenie ze wszystkimi portami lotniczymi w zasadzie na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Także w bardzo trudnej do załapania się Nowej Zelandii. Tam naprawdę bardzo trudno się dostać, więc czekamy na 15 punktów, więc możemy to przyspieszyć troszeczkę, ale nie za bardzo, żebym miał czas wam wszystko opowiadać, no i żeby wprowadzić was trochę w tę grę, bo pewnie nie każdy ją zdają. Gra ma, nie wiem ile, ale bardzo dużo lat. No tak z 2-3. A kurde, a ja wam mówię takie rzeczy, jakby ta gra wyszła wczoraj. Także spoko, cały ja. Więc dajcie mi chwilę, tylko się napiję. Wziąłem wodę 1, żeby dostać się właśnie do tych małych wysepek, znaczy dużych i małych, czyli Indonezji, Filipin, Australii, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i Madagaskaru. No już widzicie, już dostaliśmy się do Japonii. No i teraz będzie już praktycznie z górki. Jak dostaniemy się do Chin i do Rosji, to potem będziemy mieli już całą Europę zajętą. Największym naszym problemem zawsze jest Nowa Zelandia. Brr, źle. Grenlandia jest największym problemem. A teraz widzicie, już dostaliśmy się praktycznie chyba na każdy kontynent. I leci to bardzo szybko, mimo że nie przyspieszam tej gry. No i cóż, czekamy na nasze punkciory. Potrzebujemy ich dokładnie 18. Zmutowano objaw bezsenność. W tym momencie zatrzymujemy grę, wciskamy Q, wchodzimy w objawy, klikamy to i dewoluujemy. Nie chcemy tego jak na razie, ponieważ jak mamy objawy, jak nasza choroba wymutowała objawy, chyba dobrze to mówię, to praktycznie będziemy w dupie teraz, jak nas wykryją. A my tego nie chcemy, bo jak nas wykryją, to zaczną nas leczyć. A jak zaczną nas leczyć, to w końcu znajdą lek. A jak znajdą lek, to nas wyleczą. A jak wyleczą, przegraliśmy. Także to nie jest skomplikowane. Bierzemy ekstremalny bioareozol, kurde, trudne słowo. I tutaj nie musimy już nic robić. Praktycznie to jest wszystko to, co potrzebujemy. Teraz wchodzimy w umiejętności i bierzemy odporność na zimno 1 i 2. I to wystarczy, żeby praktycznie zrobić żeby nasza bakteria przedostała się w do Rosji, do Grenlandii, do Kanady, ogólnie wszędzie tam, gdzie jest zimno. Więc bierzemy to,
tego nie potrzebujemy, leki tak samo, odporność na ciepło także nie jest nam potrzebna, bo Arabia Saudyjska to jest gorący kraj, a już mamy ją całą pochłoniętą, już właśnie Chiny lecą. Mamy 50-60 punktów DNA, to daje nam praktycznie duże pole manewru. Nudności nam się tego pojawiły, więc dewoluujemy i czekamy, aż cały świat się zarazi, a nawet nie musimy czekać, aż cały świat się zarazi. Jeszcze tylko Grenlandia nie jest zarażona i Norwegia i Szwecja i jeszcze tam jakieś kraje Europy Środkowej. No więc już praktycznie widzicie wszystkie kraje zarażone. Teraz to jest tylko kwestia czasu, zanim wszystkich tutaj zabijemy. Tak, i mówię to takim fajnym głosem. Właśnie Grenlandia poleciała. Mam 117 punktów DNA. Co prawda USA leci trochę wolno, no, wysypka mi się tego pojawiła, więc my jej nie chcemy. W ogóle dostajemy punkty za dewolucję objawów, więc to jest praktycznie idealna strategia, żeby przejść bakterie nawet na najtrudniejszym poziomie trudności. No, te USA jest takie coś oporne, ale to jest normalne na normalnym poziomie trudności. To trochę wolno leci, ale w końcu to przyspieszy. No, już widzicie, już leci 3,5-3700. Co prawda USA ma tutaj 316 milionów mieszkańców i to trochę czasu zajmie, zanim oni wszyscy się zarażą, tak samo Szwecja i Norwegia, ale to jest kwestia, nie wiem, 2 minut, maksymalnie 3. Wysypka mi się pojawiła, więc my jej nie chcemy, ale możemy już ewoluować kaszel i kichanie, co nam da możliwość wyewoluowania immunosupresji? Kurde, trudne słowo. No ale dzięki temu mamy tak naprawdę większą zaraźliwość. Oni będą się zarażać tutaj bardzo szybko. No i cóż, dzień świadomości o KIK 57. Takie nam wiadomości tutaj wyskakują. Ja to przyspieszę, gdyż nie ma sensu przedłużać tego odcinka. No i cóż, teraz po prostu czekamy, aż się nam zarażą Stany i Kanada, ale chyba jednak bez leków się nie obejdzie w tym przypadku, więc bierzemy leki i teraz powinno to wystrzelić ekstremalnie szybko do góry. Zresztą już, kurde, dałem leki, to już wypruło do góry w ekstremalnie szybkim tempie. Już Egipt coś tam nam zaczyna nas badać, ale to już jest za późno dla ludzkości. Wszyscy będą zarażeni dosłownie za 20 sekund. Te bańki musimy przebijać, bo to jest tak naprawdę lekarstwo dla nas. No i cóż, teraz czekamy na komunikat. Ostatni zdrowy człowiek został zarażony przez naszą chorobę. No właśnie, na to czekaliśmy, więc teraz pauzujemy grę, wchodzimy w objawy, ale wcześniej w przenoszenie i dewoluujemy wszystko. Dostajemy za to punkciory. No i cóż, będziemy mieli ich więcej, więc dewoluj, dewoluj, dewoluj. Trochę tego tutaj jest. I umiejętności. Tutaj za to bodajże odejmowane są nam punkty, ale jeszcze to sprawdzę, a jednak nie. Więc dobra, więc dewoluujemy to. Leki zostawiamy, żeby nas jeszcze wolniej leczyli. I teraz robimy coś takiego. Ewoluujemy, to trudne słowo, niewydolność wielonarządową, hemofilię, krwotok wewnętrzny, wstrząs hipowolemiczny i martwice, ale trochę dużo punktów do tego potrzebujemy, ale one nam się praktycznie za chwilę dodadzą, gdyż jak zabijamy ludzi, to wtedy dostajemy punkty DNA. Tutaj co prawda jest już 20%, nas to w ogóle nie interesuje, bo teraz ludzie będą umierać znacznie szybciej, a jeszcze jak walniemy im tą martwicę, im większa dolegliwość tak naprawdę, tym wolniej nas leczą i to trzeba pamiętać. Ta wiedza będzie nam się przydawała w następnych chorobach. Mamy jeszcze mnóstwo punktów DNA, więc możemy im jeszcze utrudnić życie i wyewoluować szaleństwo. To jeszcze zwolni badania. Zresztą spójrzcie, nie to klikłem. 329 dni do ukończenia. Już 75% ludzi na świecie nie żyje, 5,5 miliarda. I to się skończy dosłownie za 5, 4, 3, 2, 1, to chyba nie, bo właśnie te ostatnie 10 milionów leci wolno, ale już mamy koniec dokładnie w tym momencie.
Zwycięstwo. Kik 57 wyeliminował całe życie na Ziemi w 708 dni. Całkowity wynik 16800. Mój rekord w tak zwanym speedrunie wynosi bodajże 340 dni. Jest nawet specjalny achievement, w którym można zrobić osiągnięcie. Kurde, zapomniałem jak ono się nazywa. Ale osiągnięcie polega na tym, że musimy zarazić bakterią cały świat i zabić w ciągu jednego roku. To jest niby trudne, ale to jest bardzo łatwe. Jak chcecie, to mogę pod koniec tej serii zrobić jeszcze kolejną miniserię z achievementów, jak będziecie chcieli, bo no, achievementy w tej grze są dość ciekawe i trzeba się trochę namęczyć, żeby je zdobyć. Także cóż, to była bakteria w moim wykonaniu. No więc cóż, to jest już koniec tego filmiku. Ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. No i cóż, THX for watching!